Witam Was tutaj, cześć, cześć, Avizonosz. Zapraszam Was na 7 odcinek ze serii City Skylines PS4 z dodatkiem Snowfall. Zaczynamy sobie od naszych tramwajów. O, jadą tutaj sobie. Tu jeżdżą. Nasza policja. No i tak, co my tutaj mamy? Dokończyłem tutaj budowę tej ścieżki. To co robiłem po odcinku, że tak powiem. Tu się zatrzymują póki co na ulicy. Jak ktoś nie widział, to w ostatnim odcinku dobudowaliśmy tę dzielnicę. I czekaj, tak. Tu są drzewka, ale drzewka już pokazywałem. Sobie wstawiliśmy coś takiego. I tak, tu jest przejście podziemne. Do tego. I tak, tutaj w tramwaje, nie wiem czy tu jeszcze cały czas są te błędy. Napisałem do Kolosa. Kolosa. Ja ci zdam kod, tak. Do Paradoksu. Też są problemy z tym. No i tak, tutaj trochę się zmieniło. Ponieważ tak, tutaj jest dużo drzewek i jest to przygotowane na zupełnie większe natężenie tramwajowe. To już wam pokazuję. O, proszę bardzo, jeszcze tutaj są dwa miejsca wolne. Tramwaj teraz tak tu mi się dziwnie jeździ. O, bo ten tramwaj tu, jak widzicie, tu sobie skręca i jedzie w tą stronę. Nie jest tak, że on tutaj wjeżdża na ten ustawienie, jak było wcześniej, tylko wjeżdża sobie dalej, aby ludzie mieli mniej chodzenia. Po drugie, jest tu zejście od razu, bezpośrednio. Zejście i wyjście tu. Więc jak ktoś nie chce wciągnąć tramwaj, to od razu może iść. No i wyjście jest wiadomo gdzie, tutaj, tutaj. Taksówki czekają, a tutaj się ludzie cieszą. No dobrze, tak. I to byłoby na tyle z ostatniego odcinka. Co jeszcze robiłem? I tak, jest problem z prądem. Dlatego włączmy pauzę i zastanówmy się dlaczego. Aha, trzeba podnieść po prostu budżet. I nic tyle? W nocy jest dużo, dużo więcej. Czy to się zmieniło? Tak, zmieniło. Ale wody po prostu nie macie, co nie? Tak, po prostu wam jeszcze nie podciągnąłem, bo się już zastanawiałem. Czy wody już może brakuje? To byłoby już niefajne. O, idealnie. Idealnie. Dobrze, macie już wodę, macie jej ogrzewanie. I tak, byśmy sobie na pewno przedłużyli dzisiaj to. To tutaj. Bo tak, bo wy tutaj macie co prawda przejazd, to nie? Ale mi się to nie podoba. Szczerze powiedziawszy, naprawdę to nie za dobrze wygląda. Dlatego moim świetnym pomysłem jest, bo tutaj jest gdzieś słup. Aha. Świetnie. Ja bym chciał tutaj jakoś się... O. Możliwie jak najmniej burzyć. No dobrze, zróbmy to w ten sposób. I że tu wjeżdżacie. No coś takiego mniej więcej. Taka skocznia trochę powstała, ale no cóż. Cóż począć. No dobrze, i tak. Póki co to tak trochę dziwnie wygląda. Ale autobusy powinny sobie znaleźć trasę okrążną, gdyż brzmi ona... O, w ten sposób. Zaraz, ten autobus to jeszcze dziwniejszy, ma jakąś trasę. Chodziło mi o ten autobus. O właśnie, tym, o nim mówię. Ten ma dziwaczną trasę. Ale tu wszystko ma zamierzenie. Przyspieszmy sobie czas. Proszę bardzo. Tutaj. Czy to jest krzywo? Czy ta autostrada jest krzywo, naprawdę? Nie, na coś takiego nie mogę sobie pozwolić. Dobrze. No krzywo. Jak tak można? Jak można zrobić tak krzywą autostradę? Dobrze. Zrobimy to tak. Aha, wy nie macie, że nie macie prądu, bo kłamiecie. I tak. Dobrze. I to też wyburzymy. Hmm.
Trochę jest jas. Nie, nie może tak wyglądać. O, tu jest dobrze, a tu jest jakieś źle. Tutaj taki delikatny zakręcik. Swoją drogą wyliczyłem. Tak, oczywiście jak będzie 10 odcinek, to pojawi się live. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany już, to wypada idealnie w weekend przed świętami. Tak, świetnie. Wcale tego nie obliczałem. Nie, naprawdę nie obliczałem tego. To sobie zmienimy. No dobra, i powiedzmy, że to jest dobrze. Drzewka dodam po odcinku. Mówię to w miarę wcześniej, aby zapamiętać. Nie. Nie, to na coś takiego nie. Nie idę. Czekaj. Może tak. Wygląda to... Można tak się przyjąć już. Już pytam drogę podczepię. Macie, nie ma ludzi. Mają prąd? A tamci skąd mają? Ten wiatr tak tutaj raczej kręci? Dziwne. A ten tutaj na śmieci narzeka. Gdzie jest nasze wysypisko? Czy nasze wysypisko się już zapełniło? No coś by na to wskazywało. Taki komunikat. Dobrze. No to kolejne wysypisko. No dobrze, macie tu kolejne wysypisko. Tak, specjalnie tak daje. Obiekt pełen. Widzę, że jest obiekt pełen, ale nie mamy jeszcze tego. Nie ma spalarni jeszcze. Już, już. Spokój. Dobrze. Tak. Ja wybudowałem to w pewnym celu, a mianowicie... O, coś takiego tu miało być. Ale oczywiście to miało być w tym kierunku. I myłoby na to, że ta dzielnica tu jest już prawie gotowa. No dobra. Mniejsza o to. Tak, tu zrobimy... O, tu jakoś ładnie nawet wyjdzie. Tutaj i... Nie. Nieładnie wyjdzie. O. Chwila. Chwila, bo to chciałbym podłączyć. Poczekaj sobie samochodzi chwilę. Autostrada musi dobrze wyglądać. O, mniej więcej tak. O, to też. Dobrze. Możesz jechać samochodzik. No. Aby jak najmniej zwalniać na tej autostradzie, bo tutaj jest dobre miejsce, bo nie ma zbytnio blisko skrzyżowań. Więc taki zjazd tutaj można zamontować. Powiedzmy. Można też zauważyć, że nie ma prądu i trzeba go podłączyć. Jakby ktoś zauważył. Ale to tylko jakby ktoś zauważył, to nie jest ważne. Małym na pewno, nie dużym. No dobrze, i tak, tutaj sobie domki będą. Jeszcze z tego, co chcą. I tak, mam dwa pomysły, bo tak, mamy... magiczne pojęcie. Jak tutaj. O, tu już w to wszedłem. Specjalizacja turystyczna. Tylko nie wiem zbytnio, gdzie bym ją wsadził. Specjalizacja turystyczna to gdzieś blisko wody. Czyli gdzieś tu by pasowało. Z tej strony, żeby pójść. Naszym miastem. I tutaj być, iść dalej z tymi dzielnicami mieszkalnymi. To chyba dobry pomysł. Ale z drugiej strony tutaj też trzeba będzie to kupić, ten kawałek. To jest nieunikniony ten kawałek. Może więc to zróbmy. Obszar. To było, to musiałem zrobić. Jakby ktoś się pytał w komentarzu, lub się zastanawiał, ale spokojnie, to było do zrobienia po prostu. To już zbyt długo na to czekali wszyscy. No i tutaj. No dobrze, to tak, tu mamy kawałek ziemi i spokojnie możemy teraz iść w tą stronę. Czyli, czy my tu chcemy puścić autostradę kolejną? Nie wiem, czy nie byłaby trochę zbyt blisko tej.
Chyba nie, nie. Tam podłączymy tutaj tak ładnie. Tu znamy jeszcze taką zwykłą drogę. Zwykłą. Znaczy no, z tramwajami, więc nie będziesz taka zwykła. O, i tak, tu sobie ją przeciągniemy. To tak samo pójdzie do góry. Coś mi się tak zdaje. Ale najpierw dotąd. To będzie chyba tak samo prawie wyglądać jak tam. Z tym, że tutaj pod spodem zrobimy pętlę tramwajową. O, tu sobie to podłączymy. I tu póki co będzie też podłączenie. No dobrze, to tak. Tak chwilowo to może wyglądać. Tutaj sklepy już się nie budują. Tak, natomiast tą dzielnicę dla sklepów głównie, czyli tą turystyczną, turystyczną, zrobimy później może. Nie. Nie powinno do żadnej imprezy dołączyć. Nagrywam. Nie widać? Może to nawet dlatego. O to chodzi, ale nieważne. Nagrywam. Nie rozmawiam. A, no właśnie. A naszym głównym tematem jest... Tak, kupiliśmy kawałek nowej ziemi. Mamy trochę nowych przepisów. Nowe drogi. Nowymi drogami się już zajmowaliśmy wcześniej. 11 minut. I zbytnio nic nie zrobiliśmy. Nieźle. Nieźle, Kasper. Nieźle, widzę. No, co ty teraz już robisz? Dobrze. To dla skuterów śnieżnych... Tego nie pamiętam. Lodowisko do hokeja? Wow. Siedziba służby drogowych. Chyba w to byśmy poszli dzisiaj. Czyli to, tutaj... Tak, są tu jakieś. Tor dla skuterów. Ej. Ej, ej, ej. Co tam ma być z tymi parkami? Jakaś tragedia i nędza i jeszcze rozpacz. Gdzie jest woda? Trzeba podwyższyć budżet na to. Żeby podwyższyć budżet na wodę, okej. Mamy to. Ta chyba droga jest jakaś taka dosyć... Dobra. To dobre słowo. Ta droga jest jakaś taka dobra. Tak już powiedziałem. Tak, tramwaje. Jak puścimy sobie tramwaje, jeśli ktoś by się zastanawiał? A no moi państwo, no moi mili. Tramwaj pojedzie sobie bardzo ciekawie. A. I owszem. Teraz nie wiem, jak pojedzie. Nie wiem. Przydałaby się jakaś pętla tutaj. Bo tutaj mniej więcej sprawa jest jasna. To idzie do góry. O, w ten sposób. I tu jest kolejny słup. I tutaj możemy sobie podłączyć to. A tak. O, nawet dobrze zrobiłem. I to sobie ulepszymy i... Czekaj. Tak, to też jest druga strona. I mniej więcej tak by to wyglądało. Ale zanim to, to mamy 40 tysięcy. Jaki budynek? Stan. Nieźle, jak jest taki chyba, co nie? Stan. Chyba to nie odzorowuje naprawdę. Stan. O, no właśnie. Wszędzie czerwono. Chyba tak bardziej to wygląda. Śnieg? Robi się źle. Tu do śniegu też mam trochę zastrzeżeń. Ale nie. Gdzieś tam służby by się przydało zrobić, bo rzeczywiście te samochody jeżdżą co to zwolni. Natomiast tramwaje miałyby moim skromnym zdaniem miały tak to zrobić. Ale najwyraźniej nie. Dobrze, nie. To znaczy, trzeba wymyśleć jak tak. O. Proszę bardzo.
Nie, źle. Odpowiedź brzmi: wjeżdżasz. Nie wiem jeszcze jak, ale wjeżdżasz tramwaj tutaj. Ewidentnie chcę się uprzeć, że nie wjeżdżasz. Ja ci mówię, że wjeżdżasz. Okej. Nie wygląda to za dobrze. Nie. Dobrze. Nie. To tak tego. Tak to nie będzie wyglądać. No mam problem z tym, no. Kurczę. Jak to przeciągnąć? Bo tutaj bendla by się już jakaś przydała. Mamy służbę drogową. Dobrze, możemy postawić sobie służbę drogową. Tym się teraz zajmiemy. Powoduje to jakiś hałas? No to specjalnie nie. Tu będziecie mieli ładny wyjazd na drogi. Dobrze, pokaż mi służbę drogową. Głównie to dzisiaj się tym zajęliśmy chyba. Panie! To, że jesteś służbą drogową, to nie znaczy, że sobie będziesz pędzić tutaj tak. Żeby burmistrz nie mógł dogonić. No i gdzie jedziesz? Wow, wow, wow! Ty, czekaj. Z tego pasa tutaj skręcasz? Coś mi się zdaje, że to bez przepisów. To nielegalne, co tutaj wyprawiasz. Daj się złapać. Konserwacja powierzchni. Dobra, to ty sobie jedź. A ja sobie zobaczę mapę. Pokaż mi tę mapę. Stan. No to coś nie działa. Jakoś to niby naprawia. Popatrzmy sobie. No naprawia to w jakimś sensie. Zmienia jakoś się kolor. To na pewno. Na pewno się zmienia kolor. A czy coś więcej? Tego nie wiem. No nie, tutaj to... Dobra, nie, tu nie będzie tak samo to wyglądać. Tu będzie zwykła droga. Aż. Tutaj... Nie. Tu musi być zwykła. Bo tu będą tramwaje. No po prostu tego tu nie będzie. O! To jest pomysł. Tu tego nie będzie, tu będą tramwaje. Ha! Tu będzie przejazd dla tramwajów. Zadowoleni. Widzę, że są zadowoleni. Widzieliście? Jak bardzo? Ja też ich lubię. Ja bym się cieszył, że obok będzie jeździć tramwaj. Dobrze, i tu sobie zrobimy zakręt. Mniej więcej... O, taki piękny zakręcik. I tramwaje będą mogły pięknie tutaj zawracać. A wy nie macie wody. Nie dałem wam, czy budżet jest za mały? Budżet jest za mały. Dobra, coś trzeba mnie z wodą zrobić. Bo to już zaczyna trochę być denerwujące. Co tu się wyprawia? No dobrze. Tu mamy teraz tutaj tramwaje. To puśćmy je. Puśćmy je i zakończymy na tym. Nie, tutaj nie będzie tramwajów. Tu będzie zwykła droga. Dobra. I teraz tak, bo tutaj jest jedna kierunkowa, tu już nie będziemy w nią wnikać. Tu ludzie się sobie będą musieli po prostu przejść. Tramwaj będzie jechać na okrągło i tyle. Tak, mam w ogóle pomysł, żeby tutaj zbić jedną linię. Tak, brzmi ciekawie, owszem. A, no tak. Ale jeden wjazd musi być wspólny, aby tramwaj miały tutaj jak wjechać. Proszę. Tyle muszę wam zrobić. No tak, no dobrze. I będą tu jeździć dwie linie. Z czego jedną dzisiaj tylko zrobimy. Bo już na dzisiaj wystarczy jedna. Tych linii to mogłoby być jak więcej nawet. Ale no dobra. No, mogłoby być ich dużo. Ale pomijmy. Pomijmy ten temat. Ten kontrowersyjny temat. Tramwaj sobie pojedzie tędy.
No widzę, że są ludzie zadowoleni z tego. Tędy. Gdzie jeszcze? Tędy. Po czym... zawrócisz. Później tam dodamy ten przystanek. I pojedziesz w drugą stronę. Zróbmy tak. Pójdźmy na kompromis. Tutaj dajmy przystanek. Pójdziesz tędy, 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 tędy. O. I tu zakończysz swoją misję. Tak? Zadowolony? Zadowolony tramwaj? Tutaj rowerowa, znaczy tramwajowa. I to sobie przyciągniemy tutaj, jeden przystanek. Nie zaboli, naprawdę. Nie, dobra, to nie później. To chciałem tu przyciągnąć najpierw. I później tutaj tramwaj. Dowolny. Byleby jakiś tutaj dojechał. Stąd, no i tak tylko po przystanku jakimś. Ale nie nowym. Tutaj, do tej starej linii. Tu, daj. Tutaj, daj, daj. Tutaj też będzie z przystanek. No i tutaj po jednym przystanku. Nie, ten jest tutaj ewidentnie zbędny. Bo ten tutaj może się przydać jeszcze. Tak? No i mamy jeszcze dwa razy więcej tramwajów, bo one mogą sobie tutaj jeździć. Tramwaje pewnie stąd wyjeżdżają i jadą dopiero do naszej nowej dzielnicy. Ale dzisiaj naszym głównym nabytkiem była służba drogowa. Tak, linia 5, czyli to jest to. My sobie ciebie weźmiemy. No i to byłoby na tyle z dzisiejszego odcinka. Jeżeli odcinek wam się podobał, możecie sobie wbić łapkę w górę. No dzisiejszy odcinek był nieco krótszy, ale tak jak mówiłem, w tygodniu będą krótsze. No i jeżeli nie chcecie przegapić kolejnego odcinka, możecie zasubskrybować, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, i zostawić dzwoneczek. No to do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!